No dzień dobry. Słuchajcie, 1 marzec, nagrywamy to 1 marca. Pogoda super, nie? Tak, a jeszcze mróz w nocy. Straszny, ale trzeba się spieszyć. Termin cięcia już powoli zaczyna mijać u wszystkich drzew i krzewów. Także za chwilę przyjdą inne obowiązki i trzeba już to robić. Tak, kupiłem tą hortensję w lipcu. Miała takie pędziki i dwa takie większe pędziki. One miały ze 25 cm. No i ściąłem je tu, jak widać. Tak, no i odbiły. Nawet jeszcze zdążyła jakieś kwiatki wydać. Tuż przed mrozem, ale zdążyła. No i to trzeba taką hortensja bukietowa. I to z tych, co się przewarbiałem na różowo. Jakieś już nie pamiętam, jaka to była odmiana. Ale po pobycie w doniczce widzicie, że te pędy, część tych pędów jest po prostu słabiutka. I nic nie da, jak my je pozostawiamy. I trzeba po prostu je nie wyciąć, bo na takich gałązkach no kwitnienia żadnego zbytnio nie będzie. Jak najniżej wycinamy takie pędy. O. I teraz tak, tu mamy taki mocno rozkrzewiony pęd i widać, że on mimo, że rozkrzewił się na kilkanaście gałązek, to kwiatów nie dał, bo był zbyt słaby. I tniemy go razem z tymi wszystkimi pędami, tak? I tu z tych pąków śpiących widać je, Michalina? Jak obetniemy dosyć szybko, to jeszcze wypuszczą nam duże pędy. Roślinka teraz już zacznie powoli podawać soki i te pędy, te pąki śpiące uformują się w taki sposób, że roślina wyda sporo, po 2-3 gałązki. O, tak jak tu była jedna przycięta, 2 wydała gałązki jeszcze z ładnym kwiatem. I nie boimy się, przycinamy dosyć niżko. Nie liczymy tych oczek, bo wiadomo, hortensja młoda i tak tych pędów za dużo nie wypuści, ale zadowolony bym był, jakby było ich z 5-6 takich ładnych, dużych, z ogromnym kwiatem. I jeszcze jak to zrobicie do połowy marca, to jest szansa to ukorzenić. Ukorzenienie już będzie 10-20%, bo już trochę późno. Najlepiej zrobić to w listopadzie, ale jeszcze coś tam się ukorzeni. Także wychodzimy już do ogródków i staramy się te wszystkie prace już zrobić, bo później wierzcie mi naprawdę, że piszecie, jak już liście są prawie, jak obciąć, czemu moja hortensja nie zakwitła w tym roku. Jak obetniecie taką młodą, słabą hortensję w maju, już dostanie pierwszych listków, to trudno się spodziewać, żeby z tych pąków wyszły na tyle silne pędy, żeby miały w ogóle kwiaty albo jakieś duże, piękne kwiaty. Trzeba to zrobić w miarę szybko, żeby się tych kwiatów doczekać. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy. A powiedz mi, kiedy będziesz nawoził tę hortensję i czym? Za 2 tygodnie, w połowie marca, już przyjdzie zwykła aerofosofoska albo Jaramila Kompleks. Rozsypię ten nałóz tak dosyć wokoło. Dlaczego już w połowie marca? Ano dlatego, żeby ten nałóz tu wsiąkł, rozpuścił się, przeszedł przez te ściółki, kory do strefy korzeniowej, żeby ta hortensja mogła z niego skorzystać. Jeżeli damy taki nawóz no w maju, nie? To już hortensja będzie w pełni wzrostu. A nawozu brak. Nie? A to jest roślinka ozdobna. Ona ma pięknie rosnąć i wydawać piękne kwiaty. Prawda? Tak jest. No. Także do pracy.